Za nami kolejna edycja imprezy w gminie znanej z bogactwa runa leśnego okolicznych lasów. W czwarty weekend czerwca w Chocianowie po raz kolejny odbyły się Dni Jagody. Święto wyjątkowe i długo wyczekiwane, które zainaugurowano nietuzinkowo, bo paradą motocykli. No, bardzo się cieszę, że możemy znowu z przytupem świętować tak naprawdę dni Chocianowa. Święto Jagody, jakby nie było, wpisało się już w ten cały anturaż imprez dolnośląskich. To są drugie Dni Jagody organizowane w tym miejscu. Pierwsze w 2019 roku i potem czas pandemii, więc mieliśmy przestój i teraz wracamy ponownie i szykujemy się już na następne za rok. Szczegółów oczywiście nie zdradzę, ale mamy świetny plan, pomysły, czego jeszcze tutaj po prostu nie było. Myślę, że muzycznie jesteśmy w stanie powalić na kolana. Na razie pomysły na przyszłoroczną edycję wydarzenia są owiane tajemnicą, jednak pewne jest, że w 2023 roku nie tylko na Dni Jagody do Chocianowa będzie można dojechać pociągiem. Tak, bardzo tutaj jestem wdzięczny tak naprawdę marszałkowi i całemu samorządowi województwa dolnośląskiego za to, że dzięki tutaj współpracy linie ponad 20 latach wracają do Chocianowa. Mieszkańcy wiem bardzo sobie chwalą ten ruch, nie mogą się już doczekać, kiedy przyjadą tutaj pierwsze pociągi kolei dolnośląskich. No i tak, Chocianów wraca po 20 latach na kolejową mapę Polski, tak więc zapewnienia, jakie mam, już w tym roku pojadą pierwsze pociągi. Powrót kolei, podobnie jak kultowa już impreza miasta i gminy z Jagodą w roli głównej, będzie w Chocianowie wielkim świętem. Wielu mieszkańców wyczekuje tej chwili. Niektórzy mają już nawet pomysł na pierwszą podróż pociągiem. Bardzo się cieszę, jestem przeszczęśliwa, bo ja lubię podróżować. Pociągami? No pociągami, tak. Często jadę do Lubina i z Lubina nieraz do Legnicy, do Wrocławia. Mhm. Także jak najbardziej jestem bardzo burmistrzowi wdzięczna. No i jesteśmy zadowoleni, bo może do wnuczka będziemy jeździć do Żar. Może będzie jakieś połączenie. Jesteśmy za. Dużo młodzieży też będzie uczęszczało do szkoły poza miejscowość Chocianowa, jednak połączenie jest potrzebne. Mhm. Czy macie już w głowie jakieś pierwsze plany na pierwsze wycieczki dokąd? Może myślę, że Wrocław dla dziecka zoo. Ono bardzo uwielbia pociągi, także myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, także super, naprawdę. Starsze pokolenia mieszkańców gminy cieszą się z powrotu kolei, która dawniej była chętnie wybieranym środkiem lokomocji. Jednak dla chocianowskiej młodzieży będzie to totalna nowość, która zwiększy możliwości podróżowania po regionie. Cieszę się bardzo, bo będzie ułatwiony transport i szybko będzie można się dostać do tego miejsca, w którym się chce być. Dokąd chciałbyś się dostać? Pomysł na wycieczkę. Do Wrocławia. W ciągu najbliższych tygodni odbędą się przejazdy testowe na trasie Chocianów-Legnica. Regularne kursy do i ze stacji Chocianów staną się faktem jeszcze w tym roku. Kluczowe jest tutaj zakończenie modernizacji 4-kilometrowego odcinka łączącego Duninów ze stolicą polskiej Jagody. To liczące 8 tysięcy mieszkańców miasto powiatu polkowickiego przez dwie dekady borykało się z brakiem kolei. Aż do teraz, kiedy po 22 latach, podobnie jak do Sobótki, kolej powróci do Chocianowa. Ważne miasto tego powiatu uzyska dostęp do sieci kolejowej, zostanie skomunikowane z Legnicą dzięki pociągom kolei dolnośląskich. Oprócz stacji w Gębocicach będzie to kolejny punkt na mapie tego powiatu, który uzyska pociągi. Na chwilę obecną z organizatorem ustalamy ofertę. Mam nadzieję, że oferta będzie na tyle rozbudowana i atrakcyjna, że pasażerowie będą bardzo chętnie z niej korzystać. Minimalna liczba połączeń to 7 par, jakie staramy się na każdej linii kolejowej obsługiwanej przez Koleje Dolnośląskie uruchomić, jeżeli tylko na to pozwala stan infrastruktury. Linia będzie obsługiwana autobusami szynowymi, które nasza spółka od samego początku swojego istnienia wykorzystuje do obsługi lokalnych linii tras kolejowych. Przywrócenie do ruchu pasażerskiego linii kolejowej 303 przyniesie szereg korzyści mieszkańcom nie tylko Chocianowa, ale całego regionu. W pewnym sensie jest to kontynuacja Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej. To bardzo ciekawa kontynuacja, ponieważ połączenia aglomeracyjne to nie tylko Wrocław, ale też inne ważne miasta naszego regionu. W tym wypadku dzięki remontowi dwóch odcinków linii kolejowej pomiędzy Chojnowem, Rokitkami, pomiędzy Rokitkami i Chocianowem chcemy uruchomić takie połączenie aglomeracyjne, ale z
stricte dla potrzeb Legnicy były pociągi w takiej planowanej relacji Legnica, Chojnów, Okitki, Chocianów. Połączą te istotne dla subregionów miasta tego obszaru. To kolejny ważny krok samorządu województwa, władz gminy i Kolei Dolnośląskich w walce z wykluczeniem komunikacyjnym na Dolnym Śląsku. Następnym będzie przywrócenie m.in. Przemkowa na kolejową mapę Polski.